słuchajcie, przedstawiam Wam nową grę. Pingolo. Kto zostanie na lodzie? Słuchajcie, kogo chcecie wystawić? Zobaczymy. Mamy pingwiny w liczbie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pingwinów, tyle samo kolorowych jaj, dwie kostki i plansze dla każdego z graczy. Mamy cztery takie plansze, co oznacza, że maksymalnie możemy grać z czterema osobami. Ok, zaczniemy, wytłumaczę zasady i rozpoczniemy bitwę. Zobaczymy, kto zostanie na lodzie. Mnie dzisiaj wystawili, zostałam sama na lodzie, dlatego będę grać sama ze sobą. Moja prawa ręka z moją lewą ręką. Zobaczymy, która z nich zwycięży i która zostanie na lodzie. Cześć! Ok, więc w takim razie zabieram dwie plansze, rozkładam. Jedna plansza dla lewej ręki, druga plansza dla prawej ręki. I zobaczcie, każda z tych planszy ma 6 cyferek, co oznacza, że jak uzbieramy 6 pingwinów, to wygrywamy. Ale okej. Na początek rozkładamy planszę. Każde z naszych jaj musi być przykryte przez pingwina. Dlatego bierzemy pingwinki i zakrywamy nasze jaja. Każdy pingwin dostanie jedno jajo. Przypatrzcie się uważnie. Może ktoś z Was już zapamięta kolory, bo to jest bardzo ważne w tej grze. O! 12 jaj zakrytych przez 12 pięknych, bardzo sympatycznych pingwinów. Lód mamy gotowy, pingwiny także są przygotowane, dlatego możemy je teraz przemieszać, tak żebyśmy pomieszali kolory, które pod nimi były. Każdy pingwin wygląda tak samo, co znacznie utrudnia sprawę. Jeśli graliście kiedyś w Memo, to jest bardzo podobna gra, no ale oczywiście zdecydowanie lepsza, bo przecież Memo to tylko kartki, a my mamy świetne pingwiny. Kolorowe i sympatyczne. Dobra, więc pingwiny są gotowe do gry. Ja również, moja druga ręka stawia się w gotowości i możemy zaczynać. Moi drodzy, tłumaczę Wam zasady. Mamy dwie kostki. Więc mamy dwie szanse na znalezienie odpowiedniego koloru. Rzucamy obiema kostkami. Zobaczcie, mi wypadł kolor zielony i żółty. Co oznacza, że muszę teraz znaleźć albo zielonego pingwina z zielonym jajem, albo z żółtym, a najlepiej i z zielonym, i z żółtym, bo wtedy dostanę gratis kolejkę. A, dobra, to strzelam. O, nie udało się. Ale zapamiętajcie, jaki tu był kolor. To się może później przydać. A, super, udało mi się. Jak widzicie, na kostce miałam kolor żółty i tutaj też mam żółte jajo. Dlatego i jajo, i pingwin należą do mojej prawej ręki, czyli odkładam sobie mojego pingwina na miejsce pierwsze i to jest już mój prywatny pingwin. Nikt mi go nie zabierze. Ok, teraz do akcji wkracza lewa ręka. Zobaczcie, lewa ręka jest gotowa, miesza kulki i rzuca. Wypadł czerwony i ponownie zielony. Dobrze, już pamiętam, jaki tu był kolor, pamiętacie? To dobrze, jeśli pamiętacie. A ja strzelam. A, nie udało się. O, nie udało się. No cóż, lewa ręka przegrywa. Prawa ręka 1-0. Gramy dalej. Prawa ręka wkracza do akcji i uwaga, rzucamy. Aha, jak widzicie, mam pomarańczowy i zielony, a ja pamiętam, gdzie był pomarańcz. Ha, 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 ha. Tak. Tu był pomarańczowy. A, udało się. Dobra. I teraz muszę liczyć na łód szczęścia, że uda mi się znaleźć zielony, bo dostanę kolejną gratisową kolejkę. Dobra. Strzelam, że to będzie to. A, trafiłam! Super! Mam dwa pingwiny dodatkowe, czyli już trzy łącznie i mam dodatkową kolejkę, czyli okazję do tego, żeby zdobyć kolejne pingwiny. Czerwony i niebieski. Tych pingwinów jeszcze nie było. No dobra, to moja prawa ręka rusza do akcji i losuje. Myślę, że spróbuję tutaj.
O, nie udało się, ale jest jeszcze druga szansa. Czerwony, tak, super. Coś czuję, że moja prawa ręka zwycięży. Aż 4 pingwiny. A lewa niestety jak na razie przegrywa, ale już się tutaj nie może doczekać rzucenia kostkami. Lewa ręka ogłasza gotowość i rzuca. Proszę bardzo, żółty i zielony. Więc szukamy żółtego i zielonego jajka. No, teraz jest bardzo stresująca sytuacja, bo przecież lewa ręka przegrywa. Okej. Tu? A nie, tu był pomarańczowy. To teraz strzelimy tutaj. O nie, 0. Coś moja lewa ręka dzisiaj nie ma szczęścia, słuchajcie. Ale za to prawa już się wyrywa do tego, żeby kręcić, rzucać kostkami. Dobra, więc pozwólmy jej na to. Zobaczymy, może znowu zdobędzie 2 pingwiny i już w ogóle wygra? Fioletowe, 2 fioletowe. Słuchajcie, kto z Was pamięta, gdzie były fioletowe? Kto ma dobrą pamięć? Dam Wam chwilę na zastanowienie. Pomyślcie, a ja już wiem, pamiętam, gdzie były fioletowe. Co oznacza, że mam 2 pingwiny dodatkowe i wygrałam! Brawa dla prawej ręki! Zobaczcie, piękna kra, a na mojej prawej krze 6 pingwinów, co oznacza, że prawa ręka wygrała. Ale myślę, że możemy dać spróbować jeszcze lewej ręce. Może się jej jeszcze uda, bo jakby znowu miała podwójne kolory i trafiła w nie, to ma kolejną dorzutkę, że tak powiem, i wtedy może jeszcze zremisować, więc dobra, damy jej szansę. Fioletowy i niebieski. Gdzie są te dwa kolory? Spróbujmy. Czy tu był niebieski? O nie, to oznacza, że lewa ręka już nie ma żadnych szans. Więc prawa wygrała. Gratuluję serdecznie. Jedna ręka gratuluje drugiej, bo słuchajcie, najważniejsza jest dobra zabawa. Ja się przy tym bawiłam świetnie. Myślę, że to jest genialna gra. Nie tylko po to, żeby się fajnie bawić, ale żeby ćwiczyć pamięć, bo musimy zapamiętać, jaki pingwin ma jakie jajo. A potem już jest tylko łatwiej, bo pamiętamy, jakie jaja były odkryte. Słuchajcie, czwórkę, to już w ogóle musi się naprawdę genialnie w to grać. No, ja w takim razie uciekam, szukam moich kolegów i koleżanek, bo muszę z kimś zagrać!